W opalne dni, takie jak ten, szukamy ochłody, bardzo często nad wodą. W Olkuskiem nie brakuje akwenów wodnych, niestety nie wszystkie są bezpieczne. Czy w tym roku poza basenami można bezpiecznie kąpać się na terenie powiatu olkuskiego w jakichś innych akwenach wodnych? Państwowa Inspekcja Sanitarna w Olkuszu swoim bieżącym nadzorem obejmuje tylko i wyłącznie baseny, natomiast nie ma na naszym terenie zgłoszonych i objętych nadzorem przez nas żadnych kąpielisk opartych na tzw. wodach powierzchniowych. Nie mamy w rejestrze żadnego takiego obiektu. Natomiast stałą, systematyczną kontrolą obejmujemy 5 basenów krytych, a także w tym sezonie 2 baseny otwarte w sezonie letnim, to jest w Olkuszu, na Czarnej Górze oraz w Olbromiu. Także tutaj ta kąpiel jest na pewno bezpieczna, ponieważ woda w tych basenach jest systematycznie badana. Kontrola jakości wody prowadzona jest raz w miesiącu w basenach krytych, raz na 2 tygodnie w basenach otwartych. I wszystkie wyniki badań próbek wody do tej pory, które pobieraliśmy, pozwalają ocenić tą wodę jako dobrą. Chciałabym zaznaczyć, że pełną odpowiedzialność za stan sanitarno-higieniczny i również jakość wody ponosi zawsze i wyłącznie właściciel danego obiektu. Na jakie niebezpieczeństwa narażamy się, korzystając z kąpieli w akwenach, które nie są kontrolowane przez państwa? Zawsze kąpiel w zbiornikach wód powierzchniowych z obowiązującym zakazem kąpieli, bo tam jednak ten zakaz zapewne obowiązuje, jeżeli nie w formie jakiejś graficznej, to na pewno takiej, że każdy sobie zdaje sprawę, że nie ma tam ratownika i woda również ma różną swoją czystość ze względu również na te opady atmosferyczne, które w tej chwili występują, to należy zawsze mieć na uwadze, że jest potencjalne zagrożenie z jakimś zakażeniem się infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi czy grzybiczymi, nawet i pasożytniczymi. Dlaczego baseny są bezpieczniejsze niż inne niestrzeżone kąpieliska? Dzień dobry. W ogóle to tak. Po pierwsze, na basenach zawsze możemy spotkać pana w czerwonej koszulce, czyli ratownika, który zawsze nam zwróci uwagę, pomoże. Zawsze pokaże, jak powinniśmy korzystać z takiego kąpieliska. Będzie zwracał uwagę na wszelakie rzeczy, w szczególności na alkohol. Na pewno wszystko zależy od ludzi, że jeżeli ludzie będą się dostosowywać do regulaminu, będą chcieli nam pomagać, to naprawdę jest tutaj fajnie, bezpiecznie, miło można spędzić czas. Akwen ma strasznie dużo zastosowań, tak jak widać, piłka, plażówka, baseny. No, jest wszystko, jest jadłodajnia, także z naszą pomocą może to być naprawdę bezpieczny akwen i różni się dużo, bardzo dużo od takiego wolnego kąpieliska, gdzie jedziemy, pijemy, a potem bezmyślnie skakujemy do wody. Jak często chodzisz na basen w Olkuszu? Ja około 2 razy w tygodniu. Często. A korzystałeś czasami z takich akwenów wodnych, nie jak baseny, tylko na przykład jeziora, stawy? Tak. Nieraz. I gdzie jest fajniej? Na basenie zdecydowanie czysta woda. Jest fajnie popływać, tu jest duży wybór basenów, rodziki dla dorosłych. Jest ogólnie fajnie. A co Ci się najbardziej podoba na tym basenie? To, że można swobodnie popływać, nie jest za dużo ludzi i że są skocznie. Dziewczyny, co najbardziej Wam się podoba na basenie w Olkuszu? No, nie wiem, atmosfera, wszystko. Jest miło, trawa, boiska są. Baseny są fajne, głębokie, jest dla różnych dzieci. Woda czysta. Tak. Z jakich atrakcji najczęściej korzystacie tutaj? No na pewno ze zjeżdżalni, z tych boisk tutaj. I właśnie tutaj siedzimy, bo to jest najlepiej. Jak często przychodzicie na basen? No jak jest fajna pogoda i ma z kim się jechać, to przyjeżdżamy. A jeździcie czasami poza Olkusz gdzieś na jakieś kąpieliska niestrzeżone? Na Sosinę. Byłam 2 razy. A tak to, zawsze na zakryty gdzieś do Czebini. Dlaczego basen w Olkuszu jest atrakcyjniejszy niż niestrzeżone akweny wodne? No myślę, że odpowiednia liczba ratowników. Tutaj jest super przygotowana kadra ratownicza. No przede wszystkim bezpieczeństwo stanowi też woda, jaka tutaj jest, prawda? Czyli odpowiednie to środowisko wodne sprzyja, że dzieci tutaj czują się bezpiecznie. Na pewno nie ma takiej ilości bakterii, która jest w tych wodach, które nie są poddawane filtracji. Także myślę, że to jest bardzo duży plus. Ta woda i ilość kadry, która dba o dzieci tutaj. Ochłody nad wodą można szukać wszędzie. Jednak rozsądek podpowiada, by korzystać z tych miejsc, gdzie jest bezpiecznie. Alicja Renkiewicz, Przegląd Olkuski Live.